moja prababcia całe życie wyglądała przez okno. Wypatrywała swojego męża Wacława, którego NKWD aresztowało w Obławie Augustowskiej. Zabrali go z pola, kiedy przywiązywał krowę. Została sama z trójką małych dzieci, a tu tyle roboty w gospodarstwie i w polu. Na szczęście prababcia była pracowita, umiała szyć. Okrzywała swoich sąsiadów, szyła spodnie, sukienki, bluzki i kożuchy. Oni w ramach wdzięczności pomagali jej w polu. Po pradziadku Wacławie została nam tylko fotografia. Jego portret w mundurze.